ksiądz Zdzisław Osowski. Spiritus Movens, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel, który już od kilku lat w Gniewie, przez wiele lat w Osieku. Przygotowujemy się do 20-lecia. Poproszę o kilka słów podsumowania. Co ksiądz czuje w sercu po tylu latach takich wspaniałych doświadczeń? Odczucia są różne. No, najprościej jest klasyfikować jako pozytywne i negatywne. Nie wiem, od czego zacząć, jak w tym dowcipie, no, którą rzecz bym powiedzieć pierwszą, dobrą czy złą. No może zacznę od dobrych. To jest festiwal, który skupia w sobie z roku na rok coraz to szersze grono dzieci i młodzieży. Formuła od kilku lat przyjęta warsztatów dla dzieci rozszerza się pewnie bez wielkiej reklamy, nawet w Kurędzie, no dosyć szybko. Pocieszające jest jeszcze tym bardziej to, że przyjeżdża tu młodzież spoza diecezji. Mamy tutaj młodzież z diecezji przemyskiej, krakowskiej, białostockiej. Dowiadują się pewnie z internetu. Jeżeli pytamy ich o to w chwili, kiedy przyjeżdżają do Gniewu i się zgłaszają w rejestracji, z internetu, taka jest ich odpowiedź. A więc to jest pierwsza rzecz pozytywna. Druga rzecz, że zainteresowała się także i naszą pracą 19-letnią sekcja nowej ewangelizacji Episkopatu Polski. Zainteresowała na tyle, że osobiście ksiądz biskup Grzegorz Ryś był obecny na 19 tegorocznej edycji, głosił katechezy, sprawował liturgię Eucharystii, bardzo dobrze czuł się na spotkaniach, bardzo no, śmiałych spotkaniach, gdzie młodzież wprost zadawała 100 pytań do przedstawiciela kościoła, hierarchii takiej już, bym powiedział, najwyższego szczebla. I to były przemiłe spotkania, no, budujące przede wszystkim więź kościoła. Negatywem jest pewnie to, że po pierwsze jest za ciepło. Wielu narzeka, że warsztaty, które się i zajęcia wszelkiego rodzaju z modlitwą, liturgią, które zaczynają się wcześnie rano, a kończą się około północy, no wyczerpują bardzo i rano trudno nam wszystkim się pozbierać. Przy tym wszystkim no, organizator się postarzał i myśli, że z 20. festiwalem czas będzie przynajmniej na dymisję z dyrektora festiwalu i może ktoś przejmie tę pałeczkę. A pomysły na 20-lecie są już jakieś? Pomysły są. Przede wszystkim większe zaangażowanie Komisji Episkopatu do spraw nowej ewangelizacji. Po drugie, bardziej ekumeniczny charakter festiwalu. Myślę tu o kościele protestanckim szczególnie i udziale najwyższych władz kościoła jednego i kościoła naszego katolickiego. I myślę także i o bardziej spektakularnym świadectwie swojej wiary, o wiele dłuższym, może ponad tygodniowym, tu w Gniewie. Wszystko miałoby się zakończyć 15 sierpnia, czyli w poniedziałek.